Wygoniłaś się. Moją matkę. Możesz nie krzyczeć? Dzieci przestraszysz. Nie krzyczę. Chcę wiedzieć dlaczego. Gdybyś tu był, to byś wiedział dlaczego. Wiesz, jak one mnie traktują? Mam już dość tych złośliwości i kpin. Naprawdę, ty jesteś przewrażliwiona. Ja? To one mnie obrażały. Postanowiłam być tylko taka sama, jak one. Skarbie, ale to moja mama, babcia i siostra. Najbliższe mi osoby. Ja nie jestem ci bliska? No oczywiście, że jesteś. To dlaczego nigdy nie trzymasz mojej strony, tylko zawsze ich? Wychowały mnie. Mieliśmy naprawdę ciężko. Ojciec zostawił mamę w ciąży. Przez niego zmarł mój dziadek. Zostały same z dwójką dzieci. Ja też zostałam sama z dwójką dzieci, jeśli nie zauważyłeś. Ale ty nie masz tak ciężko. Co? Ja nie mam ciężko? Może lepiej nie pobierajmy się. Zostań sobie tutaj z tymi ropuchami i kumkaj razem z nimi. Ja mam was dosyć. Liczyłam, że wychodząc za Arka, znajdę bezpieczny dom z kochającym mężczyzną. Bardzo się cieszyłam. Niestety zrozumiałam, że jego matka, babka i siostra nigdy go nie opuszczą. Nie mogę tak żyć.